Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z dnia 2019 roku, pozycja 506. Otwieram 12 sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości oraz pracowników administracji Urzędu Gminy. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 13 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 11 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 11 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacja radnych. Punkt ósmy, informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. Punkt dziewiąty, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie. Punkt dziesiąty, informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie i w kontekście kończącego się sezonu letniego. Punkt jedenasty, ocena przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku 2019-2020. Punkt 12. Dyskusja. Punkt 13. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 12/60/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu. Podpunkt 2. Uchwała nr 12/61/2019 w sprawie przystąpienia gminy Jeziora Wielkie do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. Podpunkt 3. Uchwała nr 12/62/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów wójta gminy Jeziora Wielkie dla uzdolnionych sportowców. Punkt 14. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 15. Odpowiedzi na zapytania. I punkt 16. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji mamy już za sobą. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie nad porządkiem obrad. Czy Państwo radni przyjmują porządek obrad? Proszę bardzo. Głosujemy. Dziękuję. Wszyscy radni są za przyjęciem porządku obrad. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 13 radnych, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję Panią Radną Jolantę Jędraszczak. Czy przyjmuje Pani? Dziękuję. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 11 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 11 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 15 lipca 2019 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 11 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 5 stron maszynopisu i 5 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera w swej treści usterek, zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 11 sesji w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę Państwa radnych o zagłosowanie, czy wniosek o przyjęcie protokołu z 11 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 15 lipca 2019. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę bardzo. Dziękuję. Wszyscy są za. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 11 sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, Pan Wójt. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 11 sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 15 lipca 2019 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 11/59/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt siódmy. Interpelacja radnych. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję.
Punkt 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku. Ten punkt przerabialiśmy na komisji Rady Gminy 20 teraz. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to od Państwa radnych, to proszę bardzo. Nie widzę, dziękuję. Punkt 9. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie. Proszę bardzo, pan wójt. W punkcie 8, drodzy państwo, chciałem przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku w skrócie. Budżet gminy na 2019 rok uchwalono w miesiącu grudniu 2018 roku. W trakcie pierwszego półrocza 2019 wprowadzono łącznie 12 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 30 czerwca 2019 roku zamknął się w następujących kwotach. Dochody 22 386 364 zł 73 grosze, wydatki 24 761 426 zł 07 groszy. Deficyt budżetu w wysokości 2 375 061 zł 34 grosze zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczki, wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Planowane dochody wykonano w wysokości 10 925 966 zł 57 groszy, co stanowi 48,81% planowanych wpływów, w tym dochody własne 3 667 535 złotych 14 groszy, subwencje 4 049 428 zł, dotacje 3 209 004 złote 43 grosze. Planowane wydatki wykonano w wysokości 9 996 704 zł 30 groszy, co stanowi 40,37% przyjętego planu, w tym wydatki bieżące 9 815 433 433 zł 80 groszy, wydatki inwestycyjne 181 270 zł 50 groszy. Na dzień 30 czerwca 2019 roku przyjęto do realizacji 20 zadań inwestycyjnych, w tym 3 zadania w ramach środków Funduszu Sołeckiego. Najwięcej środków zaplanowano na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich oraz na przebudowę dróg gminnych. Do 30 czerwca 2019 roku wykonano i rozliczono 8 zadań inwestycyjnych. Wykonano projekty przebudowy dróg gminnych Jeziora Wielkie lub Stówek, Jeziora Wielkie Nożyczyn, Proszyska Żółwiny, Siemionki, Lachmirowice, ogółem za kwotę 57 100 zł. Wykupiono 4 działki położone w miejscowości Wójcin w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod drogi. Wartość zrealizowanego zadania wynosiła 21 876 zł 50 groszy. W ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wójcin, Kożuszkowo, Nowa Wieś i Gaj wykonano chodnik na cmentarzu w Wójcinie. Wartość zrealizowanego zadania wynosi 19 040 zł. W ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wójcin zakupiono kosiarkę za kwotę 17 000. Opracowano projekt sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie za kwotę 44 615 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji. Gmina wystąpiła o większe dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych, dlatego realizacja zadań przedłuża się w czasie. Na bieżąco regulowane są wszystkie zobowiązania gminy. W okresie sprawozdawczym spłacono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu w wysokości 76 234 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 533 649 zł. Szczegółową informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jeziora Wielkie przedstawiono Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, zespół we Włocławku oraz radnym Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dalej, panie wójcie. Punkt 8 i 9 mamy w jednym, tak? Tak, dziękuję bardzo.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Jeziora Wielkie została uchwalona 19 grudnia 2018 roku. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy dokonano również zmian w wieloletniej prognozie finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2019-2024 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6 milionów 70 tysięcy. Limit wydatków na 2019 rok 3 miliony 700. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z programem Sportowa Polska, program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w wysokości 4 milionów 130 tysięcy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w wysokości 10 455 zł na wydanie opinii projektu architektoniczno-budowlanego hali sportowej w Jeziorach Wielkich oraz opracowano dokumentację badań podłoża gruntowego za kwotę 2779,80 zł. Opracowanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wójcinie. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 50 tysięcy złotych. Limit wydatków na 2019 rok 50 tysięcy złotych. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt sali gimnastycznej za kwotę 44 tysięcy oraz wydatkowano środki w wysokości 650 zł na sporządzenie map geodezyjnych. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeziora Wielkie wykazano prognozę długu i spłaty oraz przedstawione wskaźniki zadłużenia. Z prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2019-2024 zachowana zostanie relacja wynikająca z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie w kontekście kończącego się sezonu letniego. Ten punkt też z radnymi przerabialiśmy na komisji, ale widzę tutaj, proszę bardzo, panie Jurku. Przepraszam, panie przewodniczący, jeśli można, odniosę się tutaj do wypowiedzi pana wójta z tego względu, że szeroko przedstawił sprawozdanie z pierwszego półrocza wykonania budżetu. Panie Jurku, a można by w punkcie... No krótko zwięźli, nie będziemy się... Ale tutaj właśnie strefy. Już teraz mamy informację o utrzymaniu porządku. To no, może pan, w punkcie, ja pan uważam, mi to jest obojętne. W punkcie 12 byśmy dobrze, do tego wrócili. Dziękuję uprzejmie. Ten punkt również przerabialiśmy na komisji. Jeśli do tego punktu są jakieś pytania, czy to proszę bardzo, państwo radni, można zapytać. Nie widzę, dziękuję. Punkt 11. Ocena przygotowań placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku 2019-2020. Ten punkt również omawialiśmy na komisji. Wiemy, jakie są potrzeby, wiemy, co jest zrobione. Nie wiem, chyba że jeszcze ktoś z państwa radnych by chciał zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę, dziękuję. Punkt 12. Dyskusja. Proszę bardzo, panie Jurku. Szanowni państwo, tutaj pan wójt przedstawił sprawozdanie za pierwsze półrocze wykonania budżetu 2019. Bardzo ładnie pan przedstawił wykonanie funduszu sołeckiego. Praktycznie w 100% zaplanowanego, który będzie zwrot w przyszłym roku 40%, ewentualnie 30%. No niestety, ale w przyszłym roku nie jest zaplanowany ten fundusz sołecki. Szkoda tego, naprawdę szkoda tych 100 tysięcy, które nie trafi do budżetu gminy. Ale jeden z punktów, który mnie niecierpliwi, niepokoi, ja to wspomniałem na komisji, która się odbyła dwa tygodnie temu, wykonanie budowy hali sportowej. Nie wiem, czy ta dokumentacja w końcu już opracowana, czy będzie dopiero opracowana. To było zadanie współfinansowane z Ministerstwem Kultury i Sportu. Zadanie, jak pan przedstawił, 6 milionów 70 tysięcy złotych. Na ten rok 2019 zaplanowano 3 miliony 700. No, wykonanie zero, panie wójcie. Nie wiem, ministerstwo może podejdzie do tej sprawy tak z sercem i przesunie na lata 2020-2021. Ale to jest po prostu uwarunkowane praktycznie decyzją ministerstwa. Także naprawdę trudny temat i czy to będzie zrealizowane.
Wspomniał Pan jeszcze o dofinansowaniu dróg z budżetu centralnego. Dziś jest 26. No i to widzę, wszystko idzie w takim kierunku, że część dróg, która ma być sfinansowana, współfinansowana, jest po prostu zaakceptowana przez premiera. No niestety ta druga część, gdzie praktycznie gmina Jeziora Wielkie kwalifikuje się, no na dzień dzisiejszy żadnej odpowiedzi nie ma. Panie radny, jeżeli chodzi o halę sportową, to już zwróciliśmy się do ministerstwa z prośbą, czy jeżeli byśmy tej kwoty nie wykorzystali, jest możliwość przesunięcia, jak najbardziej, nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o przesunięcie nawet o jeden rok. Więc jeżeli nie zdążymy w tym roku tej kwoty wykorzystać, będzie ona rozłożona na kolejne lata. To będzie zależało też również od nas, jak będziemy chcieli to rozłożyć. Także mamy akurat decyzję ministerstwa taką wstępną, że nie będzie żadnych przeszkód, jak kwota jest przyznana, będziemy mogli to zrealizować. Jeżeli nie w tym roku, nie dam rady, oni zdają sobie sprawę z tego, że jest sytuacja, jaka jest, że mało jest firm budowlanych, a tym bardziej, że mamy te problemy z projektem, nawet z tego, co się zorientowałem, to jeżeli mamy nawet te kłopoty typu projekt i z tym projektem, całe szczęście, panie radny, że zwróciliśmy się o audyt, bo niestety, no, ja nie jestem biegłym budowlancem, Pan kierownik też nie jest, nie mamy biegłych budowlanców takich, którzy by się znali na projektowaniu budynków hali sportowych. Okazuje się, że nie tylko my takie problemy mamy, bo inne gminy też borykają się z problemami architektonicznymi, jeżeli chodzi o budynki. Nie wszyscy projektanci, okazuje się, są sumienni. My musieliśmy wybrać ofertę najtańszą, nie mieliśmy żadnych przeciwwskazań, aby tej oferty nie wybrać, więc teraz jesteśmy na etapie już praktycznie końcowym, jeżeli chodzi o wyjaśnianie tylko zapytań potencjalnych wykonawców. Projekt już jest poprawiony, jesteśmy, że tak powiem, już na finiszu. Za chwilę będziemy prawdopodobnie mieli wykonawcę. Zobaczymy, jak to się potoczy jeszcze. Jakże, jeżeli chodzi o finansowanie hali sportowej, nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o drogi, tak, ma Pan rację, my jesteśmy jeszcze w tym drugim przedziale, gdzie te decyzje jeszcze nie zostały. Dzwoniłem, jestem po rozmowie z dyrektorem. No, w najbliższych dniach ma to dotrzeć z tego względu, że już czas nagli i te decyzje otrzymamy. Ale na szczęście nie musimy wykonać tych inwestycji, tych pieniędzy, że tak powiem, wydatkować na te drogi z funduszu samorządowego w tym roku, do końca roku, jak to było do tej pory, że do końca roku rozliczeniowego trzeba było wykonać inwestycje. My mamy czas roku czasu, czyli od chwili podpisania umowy mamy rok czasu na wykonanie. Także mamy ten komfort, że możemy przez ten rok czasu jeszcze te drogi wykonać i rozliczyć. Czyli nawet jeżeli byśmy teraz je wykonali, mamy możliwość wykonania tego na wiosnę, a uważam, że nawet dla nas to będzie bardziej korzystne z tego powodu, że teraz pewnie ceny wykonania takich dróg troszeczkę podskoczą do góry, wzrosną, a zimą każdy będzie szukał pracy, więc być może na tym skorzystamy jeszcze. Chociaż chciałbym osobiście, aby te drogi część chociaż wykonać już w tym roku. Proszę bardzo. Dziękuję, panie wójcie, za wyjaśnienie. Jeszcze mam takie pytanie. Jeszcze na razie jesteśmy na etapie rozmowy telefonicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj na życzenie pana Jurka Burzyńskiego zaprosiliśmy panią dyrektor Sanepidu z Mogilna. Jeśli, to proszę bardzo, panie Jurku. Jeśli można, szanowni państwo, witam panią dyrektor. Może nie tyle na moje zaproszenie, co mieszkańców regionu algopańskiego. Z tego względu, że zresztą temat dobrze znany pani dyrektor, tak jak i tutaj wszystkich państwa, jakości wody na terenie ujęcia Kościeżki. Tak popatrzyłem na zadanie gminy, statut gminy i tak dalej, no wójt, burmistrz musi zapewnić wodę odpowiedniej jakości, o odpowiednim ciśnieniu, no ale u nas tego nie widzę. Po prostu tu nie chodzi o to, dziękuję, że pani przyjechała, na zaproszenie pana przewodniczącego. Serdecznie tu panią witam w tych obwodkach gminy Jezioro Wielkie. Ale zgodnie z ustawą, nie wiem, panie wójcie, przytoczyć ustawę, bo pan zawsze mówi, żebym przytoczył nazwisko, numer telefonu, nie wiem.
Ja mogę panu podać numer ustawy i tak dalej. To jest bieżąca ustawa, 2017 roku. Pani dyrektor wie doskonale o tym. To nie jest problem pani dyrektor, czy szanowni państwo, dnia dzisiejszego, ale to jest temat odwieczny. Na komisji szeroko dyskutowaliśmy ten temat. Ja nie chcę tego przeciągać, bo miałem taki zarzut, co ja zrobiłem w tej kadencji w stosunku do wody na terenie gminy Jeziory Wielkiej. Odpowiem państwu. Jeśli chodzi o rozbudowę ujęcia kościeżki, było wykonane w roku 2012 lat temu, około, za kadencji pana Wróblewskiego. Było ujęcie kościeżki, potem było rozbudowane z funduszy oczywiście zewnętrznych i miejscowości takie jak Kościeżki, między innymi Włostowo, Siemionki, Sierakowo, Sierakówek, zostały po prostu włączone do sieci studni w Kościeżkach. I do dnia dzisiejszego po prostu ta woda jest przekazywana. No ale ta woda, widzę jakość tej wody, nie wiem. Prosiłem o decyzję sanepidu. Osiągnąłem decyzję. I ja się zgadzam z decyzjami po prostu. Tylko o co mi chodzi? Zostaliśmy tu jako radni wprowadzeni w błąd, że woda jest dobrej jakości. Jeden, drugi, trzeci raz. A to jest problem nie tego roku, pani dyrektor, tylko lat poprzednich jeszcze. O ile sobie przypominam, ubiegły rok problem Kościeżki. Decyzja z 15, o ile sobie dobrze przypominam, 15 marca tego roku, decyzja, no niestety, ale woda skażona. Nie będę się rozwodził, czy są skażenia biologiczne, chemiczne, czy jeszcze inne. Decyzja z 15 lipca tego roku, no niestety, ale podtrzymana. Program naprawczy wykazany to jest przez pana wójta. Rozumie. Dostawca ma prawo, ale nie w nieskończoność. Zgodnie z ustawą, szanowni państwo, nie chcę być niewiarygodny, ale przekroczenie, przywracanie należytej jakości wody są wystarczająco do osiągnięcia tego celu w terminie 30 dni. No to nie jest miesiąc, ale miesiące. Od daty otrzymania sprawozdania z badań jakości wody przekraczania nie może utrzymywać się łącznie przez okres dłuższy niż 30 dni, a w ciągu poprzedzającego roku 12 miesięcy. Może być wydłużony do 60 dni, jak państwo robicie teraz, nie? No chociaż ten okres został wydłużony od marca, no to nie jest 60 dni, ale już chyba przekracza to, nie? Po prostu konkretną decyzję tutaj do... Panie wójcie, kiedy ta woda krótko zwięźli, kiedy te ogłoszenia, które są na tablicach ogłoszeń, one wyblakły już, czas zrobił swoje. Kiedy zostaną usunięte i mieszkańcy obojętnie, czy terenu Nowogopańskiego, czy całej gminy, bez problemu mogą konsumować tę wodę. Zbliża się rok szkolny. Z dniem 1 września państwo uruchomicie placówki szkolne. Ja obserwuję poszczególne miasta. Są tak zwane poidełka dla uczniów. Nie wiem, może państwo to już nie... obcy. Na zachodzie to się stosuje od wieków. U nas no niestety, ale ja bym nie uruchomił takiego poidełka na terenie gminy Jezioro Wielkie. Praktykuje to Bydgoszcz, Toruń, nie mówiąc o Warszawie i mniejsze gminy sąsiedzkie. Kiedy, panie wójcie, ta woda będzie nie po uprzednim przygotowaniu, ale bezpośrednio z kranu przydatna do spożycia. Dziękuję wam wszystko w tym temacie. Panie radny, jest pan na bieżąco, jeżeli chodzi o informacje na temat wody. Chociażby z tego powodu, że na komisji też rozmawialiśmy na ten temat, że jest prowadzone są czynności naprawcze. No niestety, ja panu nie powiem konkretnie, kiedy ta woda będzie dobra do picia, bo nie mam na to żadnego wpływu, ani mniejszego, ani większego. Jedyne, co mogę zrobić, to przystąpiliśmy do projektu modernizacji stacji utylizacji wody w Kościeżkach, aczkolwiek, jak się okazuje, te wyniki na samej stacji były bardzo dobre. Okazało się, że w dwóch punktach, w Siemionkach i w Kościeżkach wyszły badania, że jest częściowe skażenie.
No, generalnie świadczy to o tym, że jeżeli w innych punktach woda jest dobra, na stacji uzdatniania wody jest woda dobra, to woda jest dobra. Tylko nie wiadomo, dlaczego w tych punktach poboru ta woda akurat była po badaniu, wyniki były jakie wyszły, więc negatywne wyniki. Mogą być różne przyczyny, nie wiem, czy to zastoiska jakiejś wody w rurach, czy cokolwiek, nie wiem, nie mam naprawdę na ten temat żadnej większej wiedzy, bo nie jest w stanie nikt tego przewidzieć. Raz woda jest, wynik jest pozytywny, za chwilę jest negatywny. No, nie jestem w stanie nad tym zapanować w żaden sposób. Nie wiem, skąd to się bierze. Myślę, że pan jest radnym tyle lat i taka sytuacja była nieraz. I też ma pan jakąś wiedzę na ten temat, może nawet większą niż ja. Nie mamy na to żadnego wpływu. Prowadzimy wszystkie czynności, jakie mamy zalecenia, robimy co możemy. Ta woda nie ma żadnego skażenia, jeżeli chodzi o kole, tylko mikroorganizmami jest skażona. Tutaj może akurat pan inspektor bardziej szczegółowo opowie, jak to wygląda. Jestem właśnie po rozmowie z panem inspektor i nie ma bezpośredniego zagrożenia. Prowadzimy, jak mówię, czynności naprawcze. Ja panu nie odpowiem, kiedy będzie krótko zwięźle, nie jestem w stanie panu tego powiedzieć. I myślę, że doskonale pan sobie zdaje z tego sprawę, że to nie jest taka prosta sprawa. Wodę zapewniamy po przygotowaniu zdatna do spożycia. Ja zakładam, że ta woda generalnie no nie jest złej jakości, ale no nie mamy wpływu na to, co się tam odrywa z rur, co się znajduje powiedzmy tam w kranach. Nie mamy na to żadnego większego wpływu. Być może też był jakiś błąd przy poborze tych próbek, nie wiem, będą mało było opalone te punkty. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Ja może poproszę panią inspektor, aby wyjaśniła, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten cały program naprawczy i teraz jak ta woda teraz wygląda, jak nasza sytuacja teraz wygląda. Przepraszam, jeśli można jeszcze pani dyrektor, pani pozwoli? No nie odpowiedzi nie uzyskałem. Przez przygotowanie, tylko pan wspomina, że woda jest z źródła dobra. Wiem, że jest dobra, na linii gdzieś. No ale to są po prostu specjaliści od tego. Niech to jak najszybciej dokonują. Widzę tutaj społeczeństwo, tutaj przyjechało też z Kościeszek. Nie tylko, jeszcze oprócz tego, jeśli chodzi o skład fizykochemiczny i tak dalej, ale po prostu mętność zanieczyszczenie słyszę wczoraj czy przedwczoraj. Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę. Niech pan nie myśli, że to jest moja zasługa, że ja walczę o to. Tutaj pan sołtys jest, który ze mną przedwczoraj rozmawiał. Nie wiem, mieliśmy takie przypadki kilka lat temu. To państwo sobie przypominacie. Poprzedni pan przewodniczący przynosił wodę w szklance jak herbatę. I to się powtarza. Proszę państwa, wypowiedzcie się. Ja myślę, że to nie powstało, wie pan co, z dnia dzisiejszego. Podejrzewam, że to są jakieś substancje, które się odrywają z rur, które wcześniej się osadziły, dlatego ta woda jest brązowa, bo to jest akurat, jeżeli ktoś jakiekolwiek obrażenie ma o wodociągach, to wie, że w rurze w środku osadzają się różne substancje. Oberwało się i popłynęło. Niestety nie mamy na to żadnego większego wpływu, bo może się okazać, że oberwie się, jeżeli przekierujemy wodę z jeziora, może się oberwać nawet w jeziorach i ona dopiero wypłynie w Kościeszkach, więc nie ma żadnej pewności, że jeżeli wymienimy rurę w Kościeszkach lub w jeziorach, że ta woda będzie zdatna do picia i nie będziemy mieli problemu. Nie mamy na to żadnego wpływu. Może pani inspektor wyjaśni, jak to teraz, jaka jest sytuacja naszej gminy, jak woda wygląda teraz. Tak, tak. Jeszcze nie jestem w stanie stać, także. Panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo radni, szanowni mieszkańcy Kościeszek i szanowni goście zaproszeni. Bardzo się cieszę, że poproszono mnie tutaj bezpośrednio o wypowiedź, ponieważ interpretacje osób, które no, nie do końca, że tak powiem, bo nie muszą wszyscy znać się na jakości wody, mogą być niepokojące i dlatego cieszę się, że będę miała okazję przedstawić państwu sytuację, jak to wygląda z punktu widzenia inspekcji sanitarnej, a inspekcja
Inspekcja Sanitarna to instytucja powołana do nadzoru nad zdrowiem publicznym, jak i do prowadzenia działań profilaktycznych. Jeśli chodzi o jakość wody, badania wody prowadzone są w ramach urzędowej kontroli, a więc z racji sanepidu, jak i prowadzi badania wody przedsiębiorstwo wodociągowe i to się nazywa wówczas kontrolą wewnętrzną. Sytuacja z jakością wody pogorszoną z wodociągów w Kościeszkach rozpoczęła się mniej więcej w połowie marca. Wyskoczyło wtedy, nie używałabym może, bo w większości tutaj przypadków użycie słowa skażenie jest może nieadekwatne do sytuacji. Po prostu stwierdzono ponadnormatywną liczbę drobnoustrojów, które nie są chorobotwórcze, tak zwana ogólna liczba drobnoustrojów. I mimo, że jest to liczba ponadnormatywna, to one nie stanowią zagrożenia zdrowotnego, ale w związku z tym, że one są, jest już zgodnie z rozporządzeniem w sprawie jakości wody obowiązek podjęcia działań. I te działania w większości prowadzone tutaj, to w zasadzie są działania profilaktyczne, czyszczące oczywiście sieć wodociągową, zwane tutaj działaniami naprawczymi, ale przede wszystkim mają na celu zapobiec jakby narastanie tego skażenia i spowodowaniu, że również wśród tych drobnoustrojów może dojść do obecności drobnoustrojów chorobotwórczych. Skażenie w tym znaczeniu po prostu oznacza obecność, ale to nie są bakterie chorobotwórcze, one nazywają się wskaźnikowymi. To jest wskaźnik, że coś się z wodą dzieje i trzeba podjąć działania, żeby po prostu opanować tę sytuację, żeby nie doszło do nadmiernego rozrostu tej flory bakteryjnej. I takie działania tutaj są prowadzone. Nigdy, w żadnym przypadku nie są to działania krótkotrwałe, ponieważ wpływ jakby na sytuację, na to, co dzieje się na całej sieci dystrybucyjnej już od ujęcia, czyli od pokładu wody podziemnej, bo to jest ujęcie podziemne, do tego, co dzieje się na stacji uzdatniania, do tego, co dzieje się w rurach, w sieci tej rozdzielczej, na to wpływ ma wiele czynników. Bywają takie przypadki, że ktoś w gospodarstwie domowym sobie zrobi mały remont, oczywiście bez zaworów zabezpieczających i skażenie po tych robotach może przejść na całą sieć. Czasami wmontowanie w instalację tej domowej cofanie się wody tej, która była obecna w sieci rozdzielczej do sieci wodociągowej. Także tych przyczyn jest sporo, jak i sama jakość wody jeszcze w ujęciu, czyli jeszcze w tych studniach podziemnych. No i oczywiście także warunki pogodowe. Mamy teraz suszę. Te pokłady podziemne są też, no niestety poziom jest obniżony. Lustra wody, mieszają się wypłuczyny ze skał podziemnych i to też zmienia jakby skład jakościowy tej wody. Dlatego no, ustalony proces uzdatniania też musi podlegać zmianie w czasie, żeby dostosować do tego, co mamy jakby na wyjściu. Tutaj w przypadku wodociągu zaopatrującego państwa było to, jak powiedziałam, wskaźnik ogólna liczba drobnoustrojów. One po prostu są obecne. Podejmowanie działań naprawczych, które w dużej mierze polegają na chlorowaniu, najpierw ostrym przechlorowaniu stacji uzdatniania, potem chlorowaniu i przepłukiwaniu, niestety wiążą się z naruszeniem struktury biofilmu, który okala wewnątrz rurę. I wtedy no, tak to niestety się ma w przypadku tej wody, że działania naprawcze mogą spowodować, a to mogą, to odnosi się do stanu sieci. Im starsza sieć, oczywiście tego biofilmu jest więcej, to powoduje nawet zmiany ciśnienia. Mam w historii swojej, w doświadczeniu zawodowym takie przypadki, że na przykład
pobory wody do opryskiwaczy, do płukania opryskiwaczy po tych zabiegach, no, powoduje na tyle wzmożony pobór wody, że no, dochodzi często do oderwania tych biofilmów i zanieczyszczeń. Bardzo krótko trwało, bo w maju wystąpiło pojedyncze bakterie, tak zwane enterokoki i E. coli, które mogą, jeśli w dużych ilościach, bardzo długo spożywane, spowodować może nie uszczerbek, ale zaburzenie stanu zdrowia w postaci takich dyspeptycznych, no, biegunkowych historii, ale to były pojedyncze, jedna, trzy kolonie, także tutaj jakby na ten czas krótkotrwale woda była orzeczona jako nieprzydatna do spożycia. Chociaż mówię, takie są normy i takie są zalecenia, może za mało powiedziane, ale obowiązek zapisany w rozporządzeniu dla inspekcji, że w takim przypadku orzeka się o nieprzydatności wody do spożycia. Potem już bardzo krótko, w krótkim czasie ta sytuacja została przywrócona i w tej chwili mamy jeszcze utrzymujący się poziom tego parametru ogólnej liczby drobnoustrojów, ale nie ma bakterii chorobotwórczych. Także no, wiem tutaj z rozmów wcześniej, że skarżycie się Państwo na zapach chloru. No niestety sytuacja wymaga, żeby przez jakiś czas chlorować. Nawet jeszcze po usunięciu tego zanieczyszczenia, żeby wszystko to, co gdzieś tam się troszeczkę w głąb dostało do tego biofilmu, żeby to też było przechlorowane. Są obszary w Polsce, a na pewno zawsze, w każdym przypadku, kiedy woda jest do stacji nie jest on na minimalnym poziomie, bo chyba 0,1, a może być do 0,3. I to jest taki kompromis, bo albo ostro przechlorujemy i skrócimy ten czas, albo po prostu będziemy no, kontrolować tę sytuację i żeby nie powodować nadmiernej uciążliwości i dyskomfortu dla mieszkańców i wtedy niestety ten czas się wydłuża. Ale tak to na ogół się dzieje, że to nie są procesy krótkotrwałe. W tej chwili termin jest wyznaczony do jakby ukończenia tych działań naprawczych do 15 września i mam nadzieję, że tutaj już po takim czasie ta sytuacja zostanie ustabilizowana. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze bym chciała może dla pana radnego dwa słowa skierować, bo tutaj było o tych 30 dniach. To się tyczy tylko i wyłącznie parametrów umieszczonych w załączniku 1, ale tabela B. To są bardzo specyficzne, silnie trujące substancje i tam faktycznie jest klauzula, że nie może być to dłużej niż 30 dni. Żaden z tych parametrów, o których ja mówiłam, nie mieści się w tej kategorii, bo one się mieszczą w tabelach, które obejmują składniki, parametry wskaźnikowe, czyli takie sygnalne. My po prostu, jak je stwierdzamy, to musimy pewne działania podjąć, żeby nie stało się gorzej. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Odniosę się do pani dyrektora. Proszę bardzo, pan Jurek. Szanowna pani, jeśli można. Nie wiem, jak by pani radziła mieszkańcom, jak się mają w tym wypadku zastosować?
Ja może od... efektów zdrowotnych i ja mam odnotowane, znaczy pierwsze badanie, które wykazało to skażenie, to jest dokładnie powiem, bo spisałam sobie wszystko, gdyby ktoś z Państwa chciał szczegółowo wiedzieć, to była nasze sanepidowskie próby pobrane 12 marca. Były trzy próbki na hydroforze, Włostowo budynek numer 13 i sieć Rzeszynek. I tu wyszło w dwóch przypadkach po hydroforze i w Rzeszynku, we Włostowie jeszcze było wtedy dobrze, wyszły właśnie podwyższony ten wskaźnik, ogólna liczba drobnoustrojów. Ja nie mówię jakie, bo one są ogólnie w jednej grupie niedorobotwórczych. Czy wcześniej była jakaś taka sytuacja? Badania są systematycznie prowadzone, zarówno w ramach wewnętrznej, jak i w ramach kontroli urzędowej i we wcześniejszych próbach nie stwierdzaliśmy zanieczyszczeń. W ubiegłym roku być może, że tak, ja tutaj mam za ten rok dane zebrane. Jeśli jest sieć, jaka jest, ja tutaj nie oceniam tej sieci, bo pracuję 35 lat w inspekcji i wiem, że żadnych wymian generalnych sieci nie było, więc mogę powiedzieć, że jest to sieć w miarę nie nowa, ale też nie całkiem stara, chyba że dokumenty będą wskazywały, że mam może ona 80, nie wiem, 100 lat. 76. No to jest już jakiś ząb czasu, że tak powiem. Jeszcze zwrócę Państwu uwagę na jedną sprawę. Problemy z jakością wody zaczęły się od 2011 roku, kiedy po raz pierwszy, właściwie jeszcze trochę wcześniej, ale to nie było tak drastyczne, kiedy dostosowano normy polskie do norm unijnych. Dobrze, że tak zrobiono, bo dlaczego cała Unia ma mieć wyższe wymagania co do jakości wody niż my, Polacy? Natomiast generalnie stacje uzdatniania nie były przygotowane na osiąganie takich standardów. Poczyniły olbrzymi krok przez ostatnie kilkanaście lat, bo nie są to grosze, to są straszne pieniądze, jeśli chodzi o stacje uzdatniania, tak samo jak i te działania naprawcze i kontrola po tych działaniach. Bo trzeba zbadać wodę i przedsiębiorstwo i my musimy, niezależnie od wyniku przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo zbada, że woda już jest dobra, potem do 15 września, to ja i tak muszę swoje badanie przeprowadzić, żeby stwierdzić, czy faktycznie tak jest. Także jest tu jakby taka podwójna kontrola. I te normy po prostu zostały zaostrzone, w związku z czym coraz częściej mieliśmy przypadki stwierdzonych tych zanieczyszczeń, czy powiedzmy ponadnormatywnych wielkości tych parametrów, które są umieszczone w tabelach, w rozporządzeniu dotyczącym jakości wody. Ale to oczywiście nie jest żadne wytłumaczenie, że się normy zwiększyły, zaostrzyły, no to teraz mamy jak mamy, bo przedsiębiorstwa podejmują działania, żeby stopniowo w miarę możliwości wymieniać i sieć i budować nowe stacje uzdatniania. Muszę powiedzieć Państwu, że największe problemy to były w sąsiedniej gminie w Strzelnie, gdzie norma na przykład na żelazo zwiększyła się w związku z zmianą z implementacją przepisów do prawa unijnego czterokrotnie. Nagle okazało się, że jest za dużo żelaza w Strzelnie. Normy były do 200 obecnie, a tam wyskakiwały 800, 1200 i ludzie tą wodę pili, bo nie było na budowę nowej stacji uzdatniania. Dopiero wybudowanie tej stacji bodajże w 2014 roku radykalnie jakby poprawiło jakość. Także
ja ze swej strony, jeśli daliście mi Państwo tę okazję, że mogę tutaj wystąpić, to po prostu chylę czoło, składam głęboki ukłon do Państwa radnych, żeby Państwo no, z własnej swojej inicjatywy wspomogli tutaj władze gminy w no, czy pozyskiwaniu funduszy, czy w no, projektowaniu uchwał, które by wpłynęły na modernizację sieci stacji uzdatniania, bo jest to taka no, najwyższa jakby kategoria działań, które powinny radykalnie poprawić jakość wody. Ale nie można mówić o zagrożeniu. Nie można mówić o zagrożeniu. Dziękuję bardzo. Jeszcze może konkretnie Panu na to pytanie nie odpowiedziałam. Przygotowanie wody przed spożyciem jest też takim działaniem profilaktycznym. Po to ustanowionym, że właśnie ludzie są w różnych stanach zdrowia. Są niemowlęta, są ludzie o obniżonej odporności. I tutaj nie wybieramy, ty masz być tak, ty tak, a ty możesz być narażony. Dlatego po prostu są komunikaty, które dotyczą ogółu mieszkańców, ale jeśli ktoś jakby na własne ryzyko czuje się silny, zdrowy, wypije taką wodę, to w tym stanie, w tym składzie nie powinno mu zagrozić. Ale my musimy postępować zgodnie z prawem i dlatego ja w takim przypadku, przy takich wielkościach stwierdzonych parametrów muszę wydać orzeczenie o warunkowej przydatności i ten warunek przygotowania wody postawić. Ponieważ odpowiedzialność całkowita za stan sieci i jakość wody należy do przedsiębiorstwa, do gminy i ja mogę przyjąć pewne rozwiązania, skontrolować, czy one były skuteczne poprzez pobór wody i stwierdzenie, jak ona teraz po tych działaniach wygląda. Ale nawet no, nie możemy uczestniczyć w projektowaniu, w podpowiadaniu, czy my uzgadniamy jako fachowcy pewien profil działania, który należy zastosować, żeby osiągnąć tą najwyższą skuteczność. Ale oczywiście życie czasami no, wskazuje, że trzeba te działania rozszerzyć, trzeba je zmienić. To jest materia żywa, to są drobne ustroje. Mamy niestety aurę sprzyjającą, bo to jest wysoka temperatura, sprzyjającą rozwojowi drobnoustrojów, a nie sprzyjającą, że tak powiem, przedsiębiorstwom wodociągowym. No ale no, to jest jakby czynnik obiektywny i tutaj muszę powiedzieć, że no jesteśmy nieustająco na gorącej linii. Co by tu jeszcze, jakby tu jeszcze można by ewentualnie zdjąć ten warunek, ale byśmy wtedy postąpili poza prawem. Tego też nie można, bo a nuż jedna osoba obniżonej odporności, która zlekceważy nakaz gotowania i co wtedy będzie? No ubolewam, że jest to na pewno uciążliwe dla mieszkańców, ale na dzień dzisiejszy nie ma innego wyjścia, a ja myślę, że do 15 września tutaj przedsiębiorstwo się z tym problemem upora. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Jurek Burzyński. Szanowni Państwo, szanowna pani dyrektor, dziękuję za ten wykład, który pani tutaj powiedziała. Bardzo mnie cieszy, że Państwo respektujecie przepisy prawa i tak Państwo trzymajcie. Jeśli chodzi do zakładu uzdatniania wody, prosiłbym o, panie Jacku, trochę w karby. I to wszystko będzie ulegnie po prostu unicestwieniu. A jeśli chodzi o studnie, ma pan rację, 76-8 rok. Ja mówiłem o sieci uzdatniania 2002-2000 rok. Prawda, panie Mirku? Ale nie, nie, sieć. 96 rok, przepraszam, za te 5 lat, no, 96 rok. Także jest stosunkowo, można powiedzieć, nowa sieć. Naprawdę jest nowa. Jeśli chodzi o pani wystąpienie, ja nie mówiłem o skażeniu wody. Czy pani usłyszała ode mnie o skażeniu? No to raz, bo kilkanaście razy pani powiedziała, no to przepraszam.
No bo po prostu może mi, po prostu się przejęzyczyłem. A jeśli chodzi o ten termin 15 wrzesień, no ja tu mam komunikat, że został przedłużony do 15-11. Nie, 15-11 to ja narzuciłam tak? na przedsiębiorstwo już poprzez... Definitywnie zakończyć program. Jeszcze niezależnie od tych prób, które w ramach ustalonego rocznego harmonogramu tak. narzuciłam obowiązek dodatkowej próby kontrolnej. Rozumiem. Przez ten miesiąc, żeby po prostu wyklarować wszystko, tak? Tak, żeby jeszcze to sprawdzić, niezależnie od tego, że pomiędzy 15 września do 15 roku przedsiębiorstwo narzuciłam dodatkowo w listopadzie, a pomiędzy jeszcze my to sprawdzimy. No, takie działania po prostu jakby... To co, panie kierowniku, poradzi się z tym terminem? Możliwości uwaga, żeby nie przeoczyć tym przepisów na tej zasadzie. Cały czas walczy. Mamy nadzieję, że się to wszystko uda. No tak, ale to państwo walczycie już... Ja rozumiem, wiem, bo pan się wypowiadał w tym temacie, tak. No ale mieszkańcy po prostu sobie żądają dobrej jakości wody, a jak nie, Wysoka Rado, to proszę tutaj o zniesienie opłat na okres po prostu remontu tego i będę sobie w stanie... Nie, u nas nie ma takiego zagrożenia. Nie ma zagrożenia? No nie wiem, w jednych punktach dostarczacie, w drugich nie. Dziękuję uprzejmie. Proszę pojedynczo. Panie Jacku, można by do mikrofonu? My mamy taką możliwość przyłączenia wody z innej stacji. Jeśli tutaj się nie uda zrobić tego do 15 września, no to decyzja zapadnie tutaj z wójtem, w uzgodnieniu z wójtem i z panią inspektor o przełączeniu wody z jezior. W jeziorach woda jest krystaliczna. Tylko kwestia wyrzucenia z powrotem tej wody, która jest zarażona tymi mikroorganizmami z tej sieci. I wtedy wyłączamy stację i podejmujemy to, co mamy do zrobienia. Panie przewodniczący, już nie przeciągajmy tematu. Skoro słyszę, że jest woda w kościeczkach dobra z ujęcia i w jeziorach jest dobra, tylko na końcówkach odbiorców, a tym bardziej w sieci końcowej, w siemionkach instytucji państwowej, bądź podlegający pod pana spółkę, czy przepraszam, przed zakład komunalny, no to jednego nie rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani Halina. Nas, konsumentów, denerwuje fakt, przynajmniej będę mówiła o siebie i moich najbliższych, denerwuje fakt, że ostatnimi czasy zbyt często są komunikaty o wodzie niezdatnej do picia, takiej surowej. Ja rozumiem, że pracownicy robią wszystko, przepuszczają wodę, przeczyszczają. Proponuję, panie przewodniczący, zorganizować wyjazd studyjny, bo póki co ja tylko znam to wszystko z teorii. Żeby zobaczyć, jak to działa i wtedy poprosimy pana wójta, by przejrzał budżet, a uważam, że my zagłosujemy za przekazaniem większej ilości pieniędzy, by te stacje uzdatniania wody były takie z prawdziwego zdarzenia, byśmy już tych komunikatów tak często nie musieli słuchać. Woda niezdatna do picia. Ja rozumiem, że pan przepuszcza wodę i jest czysta, ale zanim przyjdzie ten komunikat sanepidu, to my tą wodę troszkę skażoną pijemy. Ja wiem, pan mówił, można się zahartować, pan pije zdrowo, ja też ją piję, ale komunikat i potem tłumaczenie się, że tak, woda jest dobra, to trochę już denerwuje. Ostatnimi czasy jest to trochę często. I dlatego proponuję, panie przewodniczący, wspólnie z panem kierownikiem, proszę przygotować, ja bardzo chętnie zobaczę, jak wygląda ta praca, jak wyglądają te urządzenia i wtedy będę miała lepszą świadomość i łatwiejszą podejmę decyzję przekazania większej kwoty pieniędzy. Na pewno pan wójt, a pan wójt jest dobry w szukaniu tych rzeczy, poszuka większą kwotę i wtedy nie będzie takich komunikatów. Dziękuję bardzo. Pani radna, proszę bardzo. Ja już mówiłem wcześniej, że jesteśmy w trakcie realizacji projektu na modernizację suwów w kościeczkach, więc nie ma takiej sytuacji, że nic nie robimy, że nie prowadzimy żadnych działań. Jesteśmy w trakcie realizacji. No ja, wie pani co, no, jestem wójtem dopiero rok czasu, no półtorej. I staram się, już mamy też jedną studnię zmodernizowaną
jedno ujęcie w Jeziorach Wielkich. Przystępujemy do modernizacji następnej stacji uzdatniania wody kompleksowo, do kompleksowej modernizacji, więc uważam, że przez ten rok czasu robię bardzo dużo. No nie jesteśmy w stanie z naszego skromnego budżetu wygospodarować takie kwoty, abyśmy to zrobili za własne środki, z własnych środków. No nie ma takiej możliwości, więc musimy się ubiegać o środki zewnętrzne. Ja jak tylko dowiedziałem się, że jest możliwość skorzystania z takich środków, od razu przystąpiliśmy, byłem w Urzędzie Marszałkowskim, rozmawiałem w Urzędzie Marszałkowskim, jakie jest możliwości, czy się kwalifikujemy, czy się nie kwalifikujemy nad możliwym ewentualnym rozwiązaniami, żeby te punkty, że tak powiem, złapać. Więc no jest, robimy wszystko, żeby te pieniądze pozyskać i mam nadzieję, że nam się uda. No na to liczę w sumie, także no niewiele, jeżeli byśmy nawet ten projekt złożyli, musimy spełnić pewne warunki dodatkowe, aby się zakwalifikować do tego dofinansowania. No robimy wszystko, aby tak właśnie było. Więc ze swojej strony uważam, że przez te półtora roku robimy bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, bo wydatkowaliśmy już 130 tysięcy na modernizację studni ujęcia w jeziorach i tutaj kolejne pieniądze będziemy zabezpieczać na dofinansowanie i modernizację tego SUW-u, więc no, robię co mogę. No nie jesteśmy w stanie z własnych środków wymienić rur, zmodernizować stacji, no niestety. No, była możliwości w poprzednich latach, były większe możliwości, były mniejsze obwarowania, wystarczyło mniej punktów, aby to dofinansowanie uzyskać. No nie było, że tak powiem, z potrzeby, czy nie było też decyzji takiej odgórnej, żeby o to dofinansowanie się starać. Ja robię co mogę i uważam, że dużo robię, jeżeli biorąc pod uwagę perspektywę czasu. W poprzednich kilkudziesięciu latach nie było robione nic. No, była świadomość też, że ta woda różnie to wyglądało. Częściowo było też zmodernizowane w Gaju, o ile pamiętam, stacja uzdatniania wody. Więc no, robimy co możemy. Mam nadzieję, że w przyszłości jeszcze jakieś pieniądze będziemy mogli pozyskać i będziemy dofinansowywać, tak jak pani mówi, te nasze czynności naprawcze, modernizacje i tak dalej. Oby tak było. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani Wanda Krzysińska. Panie Wójcie, ja mam takie pytanie. Mieszkańcy pytają, jak to będzie, bo płacimy za wodę, która musi być przygotowana. Aby przygotować tą wodę, musimy kupić gaz czy prąd. Kto nam wróci za to? Nie o niej, tylko proszę odpowiedź. Panie Wójcie, proszę bardzo. Powiem tak, nie rozumiem tego pytania, naprawdę nie rozumiem. Jest sytuacja, jaka jest. Akurat się zdarzyło, że mamy tą wodę. Tej wody niekoniecznie muszą przygotowywać mieszkańcy, tak jak tutaj pani inspektor mówiła. Nie ma takiej konieczności, tylko te osoby, które są narażone. Narażone, te wskazanie jest, aby przygotowywały tą wodę. Pani inspektor powtarzała to chyba 2 czy 3-krotnie, że nie ma tej konieczności, że wszyscy muszą przygotowywać tą wodę. Więc nie ma bezpośredniego zagrożenia zdrowia czy życia, tylko te osoby, które czują, że są w jakiś sposób bardziej narażone, więc te osoby powinny tą wodę przygotować. Więc no, nie widzę takiego większego związku, jeżeli chodzi o pokrywanie kosztów za gaz na przykład. No, musimy zrozumieć to, że no, drodzy Państwo, no, jeżeli będziemy popadać w takie sytuacje, że będziemy zwracać koszty każdemu za wodę, za kanalizację, za gaz, no to ja nie wiem, jak my będziemy tutaj rządzić. No jest pani radną, pani powinna, że jak powiem, ze swojej strony też brać na siebie jakąś odpowiedzialność i tłumaczyć mieszkańcom, jak to wygląda. No, po to jesteście państwo wybrani, reprezentujecie społeczeństwo, ale jednocześnie reprezentujecie też gminę, interesy gminy, więc no, powinniśmy jakoś razem współpracować, a takie pytania, kto będzie płacił za to, no niestety pewnie gmina nie będzie. Proszę bardzo, pani Wanda. Panie Wójcie, przecież to jeszcze nie tak dawno na komisji pani sekretarz powiedziała, że radny nie może nic powiedzieć mieszkańcowi wioski, bo chodziło o wodę i to jest nagrane, to można przecież puścić z powrotem. Pytałam się co wyszło, że pan powiedział, że jest woda dobra, ja powiedziałam mieszkańcom, że dobra, się okazało, że nie. Wtedy też się pytam, jak to zrobić. Pani sekretarz powiedziała, że nie wolno nam mówić nic mieszkańcom, bo my nie jesteśmy od tego. No to jak teraz to się ma? Proszę pani sekretarz. Żeby mówić mieszkańcom, czy woda jest zdatna, czy nie jest zdatna, to żaden z nas, ludzi, wy Państwo jako radni i my, nawet jako pracownicy, to nie mamy takich kompetencji, może się na ten temat tylko i wyłącznie wypowiadać gminny zakład. I to było moją intencją, a to, że nie macie Państwo nic mówić, to jest Wasza wola, wy możecie powiedzieć swoim mieszkańcom, swoim wyborcom, to Pani wam się podoba.
moje pytanie, moja odpowiedź była taka, że nie jesteśmy ludźmi kompetentnymi, żebyśmy mogli udzielać. Prosiłam, żebyście Państwo zwrócili się z tymi pytaniami do Gminnego Zakładu, bo jedynie oni mogą Państwu odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Nie, proszę bardzo. Szanowni Państwo, już miałem nie zabierać głosu, ale jeszcze na koniec bronię tutaj Pani Radnej z tego względu, że osoba, która jest tym zainteresowana, dba po prostu o zdrowie, o życie mieszkańców. No wiecie, Pan wspomina tutaj cały czas, że poprzednie rady nic nie robiły. Robiły, Panie Wójcie. Mieliśmy kredyt do spłacenia, który spłaciliśmy, ile Pani Skarbnik? 3-4 lata temu. Kanalizacja powstała i po prostu nie było można uruchomić środków po prostu zaciągnięcia kredytu na inne zadania. Dziękuję. Panie radny, ja nie mówiłem, że poprzednie rady nic nie robiły, tylko nie robiły w tym kierunku akurat nic, więc to jest podstawowa różnica. Więc no, troszeczkę może by pan nie zrozumiał. W tym kierunku nie robiliśmy, by pieniądze przeznaczone na kredyt. Dobrze, mówiłem, dziękuję bardzo. Byłem w większej możliwości pozyskania środków, ale widocznie nie było takiej potrzeby lub nie było decyzji pana wójta, więc no, w ten sposób mówiłem i dokładnie pamiętam, co mówiłem, więc... Dziękuję panu wójtowi. Czy Państwo radni jeszcze mają jakieś pytania? Dziękuję, nie widzę. Przechodzimy do punktu 13 projektu uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 12/60/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Ale proszę o ciszę. Uchwała nr 12/60/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 punkt 9 litera i punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 506, artykuł 211, 212, 214, 215, 222, 235 do 237, 239, 258, 264 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 3/20/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 22 546 521 zł i 66 groszy. Z tego dochody bieżące w kwocie 19 997 853 zł i 66 groszy. Dochody majątkowe w kwocie 2 548 668 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 24 921 583 zł. Z tego wydatki bieżące w wysokości 19 964 581 zł i 93 grosze. Wydatki majątkowe w wysokości 4 957 001 zł i 7 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 9 otrzymuje brzmienie. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 935 783 zł
i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 114 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 13 otrzymuje brzmienie: ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich. Poproszę o uzasadnienie też. Zwiększono plan dochodów o kwotę 12 140 zł i 5860 zł. Są to wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli. I zwiększono plan wydatków o kwotę 18 tysięcy na zakup pomp tłocznych do przepompowni ścieków w Kościeszkach oraz zakup wirnika kanałowego do strumienicy napowietrzającej komory biologicznej reaktora oczyszczalnia w i zwiększono kwotę 100 tysięcy zł na remont drogi Żółwiny Wycinki i remont chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Wójcin. A zmniejszono plan wydatków o kwotę 100 tysięcy zł na pomoc finansową dla powiatu mogileńskiego na remont chodników przy drogach powiatowych. W planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo radni, prosimy, proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Podpunkt drugi. Uchwała nr 12/61/2019 w sprawie przystąpienia gminy Jeziora Wielkie do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. Proszę bardzo, pani sekretarz. Uchwała nr 12/61/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jeziora Wielkie do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 oraz artykułu 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 506 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy w Jeziorach Wielkich uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Jeziora Wielkie do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. Paragraf 2. Reprezentację Gminy Jeziora Wielkie w pracach stowarzyszenia, o którym mowa w paragrafie pierwszym, powierza się wójtowi Gminy Jeziora Wielkie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo radni, proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 7 radnych, przeciw 1, wstrzymujących się 1. Uchwała została przyjęta, tak? Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 12/62/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania stypendium wójta gminy Jeziora Wielkie dla uzdolnionych sportowców. Proszę bardzo, pani sekretarz.
Uchwała nr 12/62 przez 2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium wójta gminy Jeziora Wielkie dla uzdolnionych sportowców. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 artykuł 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 506 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie Dziennik Ustaw z 2019 roku pozycja 1468 z późniejszymi zmianami Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Wprowadza się regulamin przyznawania stypendium wójta gminy Jeziora Wielkie dla uzdolnionych sportowców stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Państwo Radni, zagłosujmy. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 wstrzymuje się. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 14. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, pan Przybylski. Panie Przewodniczący, obywatelki, obywatele Rady, przysłuchując się waszej wypowiedzi, państwa wypowiedzi na temat problemu, który istnieje z wodą, to ja uważam, że to jest problem sztucznie nadmuchany. I to jest tylko przez grupkę nadgoplańską. Bo to są ludzie bardzo wrogo, bo to ludzie oficjalnie mówią, wrogo tak jakby nastawieni do obecnego wójta. Szanowni Państwo, na przykład w Golejewie woda jest dobra. Sąsiednia wieś Rzeszynek ma wodę złą. Pani inspektor tłumaczyła, że tak groźnie nie jest. A jeżeli chodzi tu o sołtysa, no to może być przypadek, że jest uczulony na coś i to by było wskazane, żeby poszedł do alergologa. To by był jeden problem. Jurek, mówię tobie na ty, bo się znamy. Jesteś tyle kadencji radnym. I powiedz mi, co żeś zrobił dla gminy? Bo ty w tej chwili, miałem tego nie poruszać. Mówiłeś, że rada robi wszystko, czy poszczególne rady robiły wszystko, żeby spłacić zadłużenie. Co ty w tym temacie robiłeś, ale to konkretnie? No, w dyskusji odpowiedz. Jeśli można, panie Ryszardzie, tak ładnie panu powiem, no po kolei, jeśli chodzi o dostarczenie wody Golejewo, panie Jacku, może pan sprostuje pana Ryszarda. Kto dostarcza? Które ujęcie? Do Golejewa. No to odbiega pan od tematu. No to nie byłem zorientowany, ale to... No to wie pan co. No tak, dobrze. Jeśli mogę, panie Ryszardzie, tak. Czy Rysiu, może się pogniewasz, bo potem powiesz, że pan, jeśli chodzi o temat wody, to jesteś w błędzie. Jeśli chodzi o jakość wody, ja walczę, tą jakość wody walczyłem. Ale nie pan, jest... Pan, przepraszam, jeśli można, to skończę, dobrze? No to pospiesz. Ja walczyłem cały czas. Przewodniczący był pan Graczyk. Woda była na terenie Jezior Wielkich cały czas pod wszelką krytyką. No to dzięki państwu tutaj doszliście do wspólnego punktu. Na dzień dzisiejszy, no jest dobra. Tak, panie Jacku? Dobra jest. No jeśli chodzi o ujęcie Kościeżki, no niestety, ale ten temat się przewija, tak jak mówiliśmy, od półtora roku. To nie od dziś, nie od wczoraj, ale od półtora roku. A ja sobie nie życzę, żeby pan po prostu, skoro by miał pan dostarczoną tę wodę, ja bym sobie nie życzył, żeby pan pił tę wodę, czy spożywał. Tak samo ja sobie nie życzę, żeby mieszkańcy terenu nadgoplańskiego korzystali z tego ujęcia i po prostu pili, czy w inny sposób użytkowali. Zadanie wójta, jak panu wspomniałem, nie wiem, czy pan słuchał i tak dalej, zgodnie z ustawą. No, widzi pan, zabezpieczenie wody i czas uregulowania. A jeśli chodzi, co ja zrobiłem w tym temacie, między innymi właśnie 1996 i tak dalej, byłem może nie radnym, ale sołtysem i wspólnie walczyliśmy o przyłączenie między innymi Golejewa
między innymi Kościeszek, Siemionek, Grzeszynka, wspólnie wybudowana sieć dołączeniowa wody. Nie mówię o ujęciu. Ujęcie było z roku 77 czy 78. I ta woda została doprowadzona. Między innymi dzięki mnie pan burmistrz Gawrysiak, poprzedni Kruszwicy, prosił, pan Wróblewski tutaj był wójtem, żeby Chrosno podłączyć. Chrosno też wody nie miało. Lachmierowice korzystali z naszego ujęcia. Korzystali. Przypomina pan sobie? Tak, ale to jest, tak, widzi pan. Ale jest historia. Dobrze. To jest historia. Ale jeżeli chodzi o, no, a jeśli chodzi o inwestycje... Proszę pojedynczo. A jeśli chodzi o inwestycje, które robiliśmy, tak, tutaj, tak, ja wspominałem, to tutaj dałem panu wójtowi. Robiliśmy wszystko, żeby spłacać zaciągnięty kredyt, który spłaciliśmy, panie skarbnik, kiedy? 3-4 lata temu. I na czym to polegało, na czym? Tego zadanie, czym? Jakie było, żeby spowodować tą spłatę osobiste na radnego czym? Burzyńskiego? Po prostu radnego Burzyńskiego było takie, żeby te odsetki były jak najmniejsze, żeby część umorzyła ochrona środowiska, a inwestycja, która powstała, między innymi zaopatrzenie w wodę, 3 kanaliza, z której pan ona istnieje i będzie istnieć. 50% jest komunalizowanej sieci gminnej i właśnie w tym temacie działamy. Dziękuję. Więcej z panem nie polemizuję. Nie, ja nie polemizuję, tylko trzeba było to w kilku konkretnych zdaniach, bo tak to radny nagadał, że taką zacisnąć dłoń, wyleci woda i mało co zostało. Nie? Dobrze. I co jeszcze takiego radny zrobił dla rejonu nadgoplańskiego? Pamięta radny, Komitet Wyborczy Wyborców Piast-Mogileński. Panie Rysiu, proszę do mikrofonu. Firmowa, proszę? Proszę do mikrofonu, bo... Firmowa dewiza radnego była ścieżka rowerowa w rejonie nadgoplańskim. Co z tego radny zrobił? Szanowny panie Ryszardzie, już nie będę tutaj polemizował, to jak mówiłem, na tym kończę. Co zrobiłem? Dobrze. Odpowiedziałem panu w tamtym punkcie. Środki, tak, które były wygospodarowane przez gminę, zostały po prostu przekazane na spłacenie kredytu zaciągniętego długoterminowo. Jak pan rozumie, to rozumie, przepraszam pan, jeśli chodzi o kredyt długoterminowy, no to wie pan, o co chodzi chyba, nie, w tym temacie. Dobrze, pan radny nie chce rozmawiać, to tylko tyle powiem, że przez okres swoich kadencji to radny zrobił tyle, ile zrobił, ale jakąś kwotę pieniędzy diety wziął. Na przykład za tą kadencję bierzecie tylko bez komisji 30 tysięcy. I dla mnie radny jest zerem. I kończymy dyskusję. Teraz ja jeszcze mam pytanie. Artykuł w Pałukach się ukazał, że miała być zlikwidowana szkoła podstawowa w Grzeszynku. Bardzo krytycznie pani redaktor Magdalena Lachowicz ustosunkowała się do 3 radnych, to jest radna Krzesińska, Glanc i radna Sucharska. Radna Sucharska. Czym się państwo kierowaliście, żeby tam było napisane, że 500 tysięcy to będzie kosztowało gminy nielikwidowanie tej szkoły? I drugie jednocześnie pytanie, zdanie moje jest takie. To już dla wójta, ale to może czym się państwo kierowaliście? Bo żeby nie łączyć tych pytań, że głosowaliście tak. Proszę bardzo, pani Wanda. Dobrem dzieci, żeby nie musiały daleko dojeżdżać. Wie pani co? Miały, przepraszam, jeszcze nie skończyłam. No to tam pani miały kończy. Bardzo dobre warunki. Tam tak? Było, tak, tam jest ładna szkoła. Jest plac. I o to chodziło. Tak, to dobro kilkoro dzieci, ale warunki w Jeziorach Wielkich aż takie złe nie są. Ale jakim kosztem to idzie mieszkańców gminy? Bo nie ma pieniędzy zaś na takie czy inne inwestycje. Tylko, że radnemu przysługuje na przykład zagłosowanie tak czy inaczej, takie ma prawo. No ale na szczęście pozostali radni byli na tyle świadomi, że zagłosowali inaczej. Teraz jeszcze, panie wójcie, mam do pana takie pytanie. Nie pytanie, tylko powiem taki przykład. W gminie Jeziora Wielkie, w gminie Skulsk, wójt Operacz, który kandydował jesienią po raz drugi na wójta, miał kontrkandydata, panią Milę, dyrektora gimnazjum. No wiadomo, społeczeństwo zagłosowało za byłym wójtem, wygrał wójt, tylko wójt był tak skuteczny, że na trzeci dzień pani dyrektor już nie była dyrektorem. Bo dyrektorem się bywa i z dnia na dzień się odchodzi. Inaczej jest sytuacja, kiedy chodzi o pracownika.
No a moje zdanie, tyle co wiem, że pani dyrektor miała robić jakieś tam podchody, namawiać rodziców, bo to sprawa powiązania, to jest garstka ludzi i tak dalej, to moje zdanie jest takie, do którego mam pełne prawo, że strona etyczno-moralna pani dyrektor budzi duże zastrzeżenia. Ale to jest moje zdanie. Następnie państwu powiem jeszcze, tak jak w każdej miejscowości, gdzie są kościoły parafialne, spotykają się ludzie i rozmawiają, a że nasza parafia Kościeszki jest częściowo położona na terenie gminy Kruszwicy, to jest Chrosno, Lachmirowice, Racice i tam Baranowo. I na przykład w Racicach potrafili sobie założyć szkołę niepubliczną. Dlaczego państwo, nie było państwa, czy brakło mądrości, znajomości, werwy, żeby zrobić niepubliczną szkołę podstawową w Rzeszynku i dzieci, które chodzą w tej chwili do Racic, by wróciły. Wywróciły. A jeszcze rozmawiałem na przykład z mieszkańcami tam z terenu Lachmirowic, no to oni mówią tak. Jakieś stowarzyszenie tutaj podobnie założono w Rzeszynku, ale nie było takiego człowieka z taką werwą i energią, żeby się podjął dalszej organizacji tego wszystkiego, bo to jednak wymaga trochę pracy, a każdy idzie na łatwiznę i dużo krzyczeć i to wszystko. Proszę bardzo, pan radny. Jeśli można, panie Ryszardzie, tak? W stosunku do pana wypowiedzi tej pierwszej, tak? Co pan powiedział, vice versa. I więcej w tym temacie nie dyskutuję. Jeśli chodzi teraz odnośnie stowarzyszenie miało być zawiązane, ale poprzedni wójt był po prostu opozycyjnie nastawiony do stowarzyszenia. Dziękuję uprzejmie. To się zgadza. Zgodzę się do stosunku byłego wójta, już nieżyjącego, do rady, poprzedniej rady gminy. Tylko to mi się też nie podobało. Skoro wójt udzielił wywiadu gazecie Pałuki, gdzie poprzednią radę nazwał ciemnotą, ale gdy nie wykorzystał urlopu za 3 lata, to niesłusznie pobrał ekwiwalent. No i w ten czas, jak sobie tu ogarniamy, to możemy wszystko. Na przykład pani radna Krzesińska, nie wiem, czy to układ rodzinny, czy jak, bo powinniście się państwo sprzeciwić temu. I te 27 tysięcy byłoby. Przecież ja tu miałem też wystąpienie i sprawdzałem w biurze prawnym i skoro wygrał następne wybory, to nie musiał tego wziąć. Szanowni Państwo, odniosę się do pana wypowiedzi, bo jestem naprawdę czasem uzależniony, bo mam wizytę lekarską. Odpowiem panu na to pytanie odnośnie ekwiwalentu. Przypominam pana sobie tutaj i państwo przypominacie jak dziś. Był poruszony problem urlopu przez pana między innymi. Dlaczego pan nie wyegzekwował wśród radnych i tak dalej wyegzekwowania ekwiwalentu za urlop? Dlaczego? Nie było możliwości. Była możliwość? Jakby była możliwość, po prostu by dostał, nie dostałby ekwiwalentu. Dziękuję. Ja nie byłem radny. To rada gminna decydowała, nie? Ale czy było głosowanie, czy nie, to ja tego panie, nie wiem. Panie nie. Radny, rada składa się z 17, 15 czy 19 radnych. Dziękuję uprzejmie. Wszystko w tym temacie. Dziękuję. Wszystko bardzo. Również dziękuję. Pani Wanda, proszę bardzo. Nie wiem, o jakie panu chodzi pokrewieństwo, ale o umarłych lepiej nie dyskutujmy, bo ich nie ma tu, nie mogą się bronić. A ja pan, jeśli ma pan takie dobre intencje, ma pan taką siłę, to niech, dlaczego pan nigdy nie startuje na radnego? Niech pan wystartuje i wtedy ale, pokaże, jak się rządzi. Ale ja byłem radnym, już a teraz w tym wieku... To, no i pan, i co pan pokazał? Nie powinni ludzie kandydować, jeżeli a chodzi o... A dlaczego nie? No przecież ale to proszę jest zakończenie wieku. Może pan startować zawsze. No to teraz za 4 lata. A krytykować lata. Kogoś, krytykować nie, to nie, łatwo. To nie jest krytyka, to jest fakt, pani. To jest fakt. Żeby się pochwalić? Ale w ten czas to państwu powiem. W ten czas było nas 18 radnych. Gmina nie liczyła 4800, tylko 5200 mieszkańców i bardzo dobrze się współpracowało. Wójt był też z miejscowości Wójcin. Thank you.
Przede wszystkim no to były drogi, budowa szkoły w Wójcinie, oczyszczalnia ścieków, później przejęcie od powiatu, no szereg takich spraw. Proszę? No to całej rady, no nie ma pojedynczych. Nie ma. Nie. No tak, kolektyw, ale dobrze, że tutaj odnośnie likwidacji szkoły podstawowej w Rzeszynku pozostali, chociaż zlikwidowali, zrobili ze szkoły podstawowej filię Jezior Wielkich. A jeszcze jest, bo są też takie miejscowości, takie gminy, gdzie na przykład jest zespół szkół podstawowych i jest jeden dyrektor. Bo cele oszczędnościowe są. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Cisielczyk, proszę bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja sobie zanotowałem takie punkty, żebym nie zapomniał. Na samym początku chciałem przeprosić, że na ostatniej sesji niestety nie mogłem być. Zawsze tak jest, że co roku, przynajmniej dwa razy mam grypę. Nieważne, czy jaki to jest okres, czy to jest letni, czy nieletni, ale tak jest po prostu. I chciałem tutaj zaznaczyć na samym początku, że po prostu dzisiaj, tam dzisiejsza moja przemowa nie będzie tutaj odnosiła się tylko do mojej osoby, tylko przemawiam naprawdę w imieniu mieszkańców, bo z mieszkańcami rozmawiam z różnych okręgów naszej gminy. Także proszę tutaj sobie nie myśleć, że wyrażam swoją własną opinię. Pierwsze na tej sesji, której nie byłem, było chyba bodajże głosowanie o absolutorium dla wójta. 9 radnych było za, reszta było przeciwko lub wstrzymało się, przepraszam, lub nie było, nie uczestniczyło w tej sesji. Szanowni Państwo, powinniśmy sobie zadać pytanie, kim jest sołtys i kim jest radny. Sołtys jest wybrany przez mieszkańców, tak w skrócie, żeby dbał o dane sołectwo. Radny jest też wybrany przez mieszkańców, ale może też być przez kilka wsi, bo tutaj mamy gminę wiejską, wybierany po to, żeby dbał o dobro gminy. Nie tylko własne, gdzie został te głosy, ten mandat radnego, tylko o dobro gminy. I tym się tutaj różnimy. Różnie od sołtysa. 9 osób było za. Mili Państwo, okej, mamy wójta, który zrobił przez półtora roku drogę bodajże w Rzeszynku, tak? Chodnik w Rzeszynku, wielofunkcyjne boisko przez półtora roku. Państwo daliście 9 radnych było za. Okej, rozumiem, bardzo fajnie sytuacja, ale dlaczego wy, reszta pozostałych radnych, tutaj pytanie do radnych, typowo, nie macie odwagi powiedzieć, jestem przeciw lub za. Taka osoba, która nie wyraża swojej opinii i się wstrzymuje, to nie powinna być radnym. Dla mnie osobiście. Nie powinna być radnym, tak? Bo jeśli jest złym wójtem, to proszę mieć odwagę i powiedzieć tak, jestem przeciw i głosuję przeciw. Ale jeśli wy jesteście nowymi radnymi, rozliczacie wójta za poprzednie wykonanie budżetu, za poprzednie kadencje, wchodzicie jako nowi i głosujecie, powinniście zagłosować za przynajmniej. Dajemy szansę, zieloną kartkę, zobaczymy jak będzie działało dalej. Nie zrobiliście tego, wstrzymaliście się. Dla mnie to jest rzecz bardzo dziwna. Po pierwsze, zarzucano też wójtowi, że robi tylko przed wyborami. Teraz mamy sytuację bardzo dobrą. Było otwarcie drogi w Siedlimowie. Początek kadencji, a droga zrobiona. To nie jest przed wyborami, to już jest po wyborach. Tak? Czemu byłobyś w Siedlimowie, pani radna była, widziała, mieszkańcy wstążkę zrobili na drodze, szampan, tak się cieszyli z drogi. Przytoczę tutaj, pani radna też była, nazwisko pani Brzezińska. Mówi, 60 lat tu mieszkam i drogi nie było. To tak się cieszyła, że normalnie w niebo wzięta była. W końcu zrobiona droga, dotrzymał słowa. I państwo nie macie odwagi zagłosować za, tylko wstrzymujecie się? Powinniście ten mandat zrzucić, bo was wybierali mieszkańcy po to, żebyście dbali o dobro gminy, a nie własne i własnego okręgu, w którym mieszkacie. Dobro gminy. Tym się różnimy od sołtysa. Pierwsza sprawa. Druga sprawa,
żebym nie zapomniał, turniej wsi. Bardzo fajna inicjatywa gminy po to, żeby łączyły się sołectwa, integracja. A tutaj kto? Jeziora Wielkie, Wójcin, Wola Korzuszkowa, Siedlimowo i taka malutka wioseczka Krzywe Kolano. A gdzie reszta? Gdzie reszta sołectw? Po co robiliśmy jeszcze ileś kadencji wstecz sołectwo w Kuśnierzu na przykład? Wszyscy domagali się, a teraz z powrotem trzeba połączyć to z Korzuszkowem, żeby było więcej osób? Śmieszne, naprawdę śmieszne dla mnie. Kolejna rzecz. Festem pomidorowym. Myślę, że organizatorów to troszeczkę przerosło, z tego względu, że jak pisano w Pałukach, było 7 tysięcy osób. Ja uważam i mieszkańcy uważamy, że było w samym tym, można powiedzieć, tej godzinie czy tam dwóch godzinach, kiedy był ten zespół Piękni Młodzi, było jeszcze więcej osób, bo nie mogli się aż pomieścić do samych karuzeli tam. Tak? Zresztą drony były puszczane, były zdjęcia robione i tak dalej. Czyli tych mieszkańców jeszcze więcej. To można powiedzieć, że to się robi już ogólnopolskie. Nie takie tutaj nasze regionalne festyn pomidorowy. Można tutaj podziękować panu dyrektorowi, że logistycznie bardzo dobrze to zorganizował. Bardzo dobrze. I chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, bo nie był mi sobą, gdybym troszeczkę nie uszczypnął, bo jednak na tyle osób, to brakło jednej rzeczy. Chociaż przy toaletach powinna być woda bieżąca, lecieć w jakieś, nie wiem, misy, umywalki, cały czas sobie woda, żeby po prostu te ręce umyć. Tylko tego zabrakło, tak? Chciałem jeszcze tutaj powiedzieć i to słowa skierować do pana wójta, bo bardzo mi się podobało prowadzenie tego festynu pomidorowego, a chodzę już od początku chyba, bodajże jak byłem już dzieckiem, chodziłem na te festyny, także tyle osób jeszcze w życiu nigdy chyba w historii nie było. Ale bardzo mi się podobało prowadzenie tego festynu pomidorowego, przepraszam, przez pana Michała. Tutaj naprawdę taki formalny wniosek chciałbym zgłosić do pana wójta o premię dla pana Michała, bo naprawdę super. W każdym razie ten zespół był tu cyk, już podskoczył, tutaj prezent, tu pomidory, tu tamto, ładnie to prowadził, aż się chciało to oglądać. Także to jest jedna sprawa. Następna sprawa, chciałem tutaj poruszyć, bo bym zapomniał, dlatego sobie notuję, odnośnie piesków, tak? Bo wszyscy mówią pieski, pieski. Chciałem podziękować radnym, bo tak można powiedzieć, że przyszedłem tutaj atakować. Absolutnie nie. Bo ktoś musi prawdę w oczy powiedzieć. Lepiej mówić prawdę w oczy niż poza oczy, tak? Chciałem podziękować, że w końcu po iluś tam tych wszystkich radach, które ja jeszcze wcześniej przechodziliśmy, nie odstawiacie piesków do łodzi. Tak? No te pieski okazuje się, że żyły po 100 lat i za to gmina płaciła. Teraz słyszałem, że będziecie te pieski tutaj trzymali. Sam ostatnio nawet nie wiedziałem, bo mój wuja szukał pieska takiego dużego, obronnego, bo go tam cyganie 3 czy 4 razy już napadli, ale miesza z tym. I wziął chyba wczoraj czy przedwczoraj pieska dużego wilka z wysypiska śmieci. Także jest, gmina jest odciążona, tak, finansowo i to jest bardzo dobra inicjatywa. Tu mogę radnych naprawdę pochwalić, że rzeczywiście te pieski powinny być u nas, tylko prosiłbym tylko o jedno jeszcze, żeby po prostu ogłaszać to może na Facebooku, jakieś zdjęcia i tak dalej, może się znajdzie jakaś osoba, która będzie adoptowała te pieski i tak dalej, i tak dalej. Gmina nie będzie narażona na koszty. I jeszcze jedno proszę, bo mamy też komisję rewizyjną w naszej gminie, żeby się zajęła właśnie tymi pieskami, żeby dokładnie kiedy i jak długo te pieski żyją w tej łodzi, tak? No bo żeby nie było, że one po 200 lat żyją, a nasza gmina będzie płaciła za te pieski, tak? Drugie temat właśnie tej wody. To już teraz sobie na koniec zanotowałem. Mili Państwo, ja pamiętam, jak jeszcze byłem radnym gminy. Świeżo to było, ileś tam lat temu, miesza z tym, już tam z 10 czy może więcej. I też praliśmy w pralce automacie, wyciągamy pranie, firany, a tam brązowe. No była taka sytuacja, mili Państwo. I to nie jest, że pierwszy raz
może pan Burzyński wyszedł i tak dalej. To naprawdę nie jest pierwszy raz. Oczywiście, rozumiem, te wskaźniki są podniesione. Pan wójt jest półtora roku. Przez półtora roku została wyremontowana ta sieć tutaj w Jeziorach Wielkich i nie tylko, że jedno jakieś sito i tak dalej, całościowo zostało wyremontowane. Teraz tutaj mamy zapewnienia, że będą remontowane w Kościeszkach kolejne. Mili Państwo, to jest takie sztuczne bicie PM. Naprawdę, ja muszę tutaj poprzeć pana Przybylskiego, że to jest naprawdę bicie piany po to, żeby się tylko pokazać w mediach, bo to jest bez sensu dla mnie, tak? Poczekajmy troszeczkę, niech ta gmina zorganizuje troszeczkę tych funduszy i zrobi to kompleksowo tak samo jak w Jeziorach Wielkich i wtedy będzie dobra woda. Ja wiem, że każdy jest... Teraz mnie, przepraszam, bo mi to ucieknie, pani Krzysińska wspomniała odnośnie, kto wróci nam za gaz. No. Mili Państwo, wodę używamy do podlewania, do mycia, do kąpieli, nie tylko do picia. Do picia bardzo mało pijemy tak naprawdę, w większości mineralna, czasami tam do herbaty. Okej, no to gmina ma wracać? Nie można tak, no bo to jest dosłownie bez sensu. Gadanie bez sensu po to, żeby bić pianę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Przybylski, proszę bardzo. Proszę Państwa, przysłuchując się dzisiejszej sesji, to wszystko, jakie informacje płynęły do społeczeństwa gminy Jeziora Wielkie, to rzeczywiście nie można uogólniać każdego radnego, ale tak trzeba było ująć to w jakieś ramy, to trzeba powiedzieć, że ta obecna rada ta jakby nie miała wizji rozwoju gminy i by nie miała wizji współpracy z wójtem. A panie wójcie, pana chciałem zapewnić, nie zapewnić, tylko przypomnieć, bo na pewno pan wie, że pan wybory wygrał z pierwszym podejściem, co osobiście ja nie liczyłem. Dostał pan 9% i 722 głosy pan miał więcej od chętnej pani Marciniakowej. Niech pan robi swoje. A jeżeli Rada z Panem nie będzie współpracowała, to mieszkańcy to ocenią. To ocenią, bo to nie jest średniowiecze, a przekrój osobowy, z całym szacunkiem dla Wysokiej Rady, ale przekrój osobowy Rady taki jest, jaki jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie wójcie. Ja na zakończenie może podziękuję panu radnemu za uwagi. Myślę, że akurat organizacja Pomidora nas nie przerosła z tego względu, że nikt się nie spodziewał takiej ilości osób. Być może jakieś tam niedociągnięcia drobne były, które na pewno w przyszłości naprawimy. Każdy uczy się na błędach. Aczkolwiek muszę się z panem zgodzić z jedną opinią, że radnym jest się wybierany przez społeczeństwo, się reprezentuje to społeczeństwo. I ja będąc radnym też uważałem, że albo się jest za, albo się jest przeciw. Taka osoba, która się wstrzymuje, nie powinna być żadnym z tego względu, że ona nie ma swojego zdania, a ona reprezentuje społeczeństwo, więc to jest najwygodniejsza sytuacja, a zwłaszcza jeżeli są jakieś uchwały czy sytuacje, trzeba podjąć decyzję kontrowersyjną i czasem trudną. Więc powinno się być za lub przeciw. Wstrzymywanie się to jest takie miganie się od odpowiedzialności i uważam, że nie powinni się radni wstrzymywać, tym bardziej, że to jest wąskie grono osób, które są wybrani przez społeczeństwo i oni mają głos społeczeństwa i uważam, że no akurat w tym punkcie pan radny ma rację, że albo powinno się być za lub przeciw. Takie jest moje zdanie, każdy może podchodzić do tego indywidualnie, tak jak tutaj pan Przybylski powiedział, społeczeństwo i wyborcy rozliczą później swoich radnych. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o absolutorium, które poruszył temat pan radny, no rzeczywiście niektórzy radni, muszę akurat tutaj, że tak powiem, obronić ich, bo nie mieli nawet możliwości poznania mnie bliżej i ocenienia tego, co robiłem, chociaż wiem, że przyglądali się wszyscy z boku i jak to będzie wyglądało przez ten rok czasu. Uważam, że udało nam się zrobić wspólnie z poprzednią radą bardzo dużo, więc też troszeczkę to jest niezrozumiałe, że nie dano mi szansy i takiego dosłownie zielonego światła, dając mi to absolutorium i to wotum zaufania. Ale to jest decyzja indywidualna każdego radnego i, że tak powiem, ma prawo decydować,
jak głosować. Troszeczkę złośliwości pewnie w tym też się dopatruje, ale to jest akurat może mniejsze zło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o premię dla pana Michała, na pewno się nad tym zastanowię. Myślę, że pan Michał temu się śmieje i cieszy się, że ktoś akurat zauważył jego trud i wysiłek. Tylko że to jest nie tylko zasługa pana Michała, bo to pracowała bardzo duża rzesza osób, które też zasługują na docenienie i na wyróżnienie. I nie tylko pan Michał, aczkolwiek pan Michał był najbardziej widoczny, rzeczywiście sprawnie i bardzo dobrze mu to poszło, prowadzenie całego tego festynu. To jest bardzo trudna, wbrew pozorom odpowiedzialna praca. I być może zastanowię się nad tym, aby te osoby, tak powiem, w jakiś sposób wynagrodzić. Chciałem zaznaczyć, pan dyrektor jest dla mnie zły teraz, to też nie wspomniałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Dziękuję bardzo. Punkt 15 mamy zrealizowany, odpowiedzi na zapytania. Przechodzimy do punktu 16, zakończenie sesji. A więc zamykam 12. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję bardzo za przybycie.